Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku P&P, czyli pytania i podpowiedzi. Dzisiaj wiele pytań, ale w tym samym temacie, które zadaje Marta. Czy jest możliwość, żeby nie zauważyć uzdrowienia lub gdyby ono nadeszło, wiedzieć w środku, że to nie było uzdrowienie, choć było, i żyć w niewiedzy? To oczywiście może się wydawać karkołomne pytanie, zaraz będą kolejne, tak jak wspomniałem. Czy jest możliwość, żeby nie zauważyć uzdrowienia? Jest taka możliwość. Rzadko to się zdarza. Zwykle odczuwamy to w różny sposób. Przez pokój, który w nas panuje, przez konkretne doświadczenie widzę, że jest coś uzdrowione. Chociaż zawsze też może mi się tylko wydawać, mogę mieć takie wrażenie, dlatego każdy, kto modli się o uzdrowienie, zresztą myślę, że jak oglądacie tych, którzy mają taki dar modlitwy o uzdrowienie, oni wszyscy zawsze mówią, idź do lekarza, sprawdź, czy to jest prawda, żeby nie było tak, że ci się wydaje. Czy właśnie doświadczamy jakiegoś ciepła, jakiegoś poruszenia, takiego, że widzimy, że to uzdrowienie się w nas dokonało. Natomiast bywają też takie sprawy, takie sytuacje, że doświadczamy uzdrowienia, no a nie wiemy o tym. Po prostu Pan Bóg nas jakoś dotyka i nas uzdrawia. Czasami bywa to tak, że byliśmy jakoś chorzy, a nawet nie wiedzieliśmy o tym i też doświadczamy uzdrowienia, chociaż nie byliśmy świadomi, że w ogóle jesteśmy chorzy. Najróżniejsze wypadki są możliwe. Ważne, żeby to podkreślić może jeszcze raz, żeby to, co nam się wydaje, zostało realnie sprawdzone. Żeby było potwierdzone medycznie choćby, że właśnie był na przykład jakiś guz, narośl i jej nie ma. Albo że no, było coś złamane, a jest zrośnięte i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie. Czy jest możliwość, że Bóg dał uzdrowienie pomimo tego, że potem osoba będzie czuć się źle z Nim, że nie będzie Go chciała, że będzie prosić o odejście uzdrowienia? To jest przykre, ale mamy taką możliwość, mamy taką wolność. Pamiętam, jak kiedyś Witek Wilk o tym opowiadał, że jakaś pani zgadzała się na przykład uzdrowienie tylko jednej swojej nogi, a drugiej nie. Prawda? Że to było tak. Ale też to, co pyta Marta, że ktoś na przykład źle się czuje z tym uzdrowieniem. Ja kiedyś właśnie mówiłem też o takim przypadku, że dziewczyna taka nastoletnia została uzdrowiona, że nie mogła jeść glutenu, a potem nagle po uzdrowieniu mogła. Tyle, że potem spotykało ją ze strony rodziców czy bliskich dużo nieprzyjemności, bo oni po prostu nie wierzyli. Uważali, że jej się to tylko wydaje. No i pamiętam, jak przyszła do mnie z płaczem, że może już lepiej by było, gdyby tego uzdrowienia nie było. I jeżeli rzeczywiście ktoś nie ma takiej świadomości i nie ma serca zwróconego do Pana Boga, no może to go doprowadzić do takiej, nazwijmy to antymodlitwy, czyli do takiej modlitwy, gdzie ja się modlę, żeby mi się to uzdrowienie jakoś cofnęło. No, ja bym się bardzo tego bał, bo nie wiem, czy to jest modlitwa do Pana Boga, tak naprawdę adresowana, no daj Boże, i Pan Bóg jakoś działa na nasze serce w taki sposób, że pozwoli nam wytrwać w dobru i w prawdzie, ale absolutnie jestem sobie w stanie wyobrazić taką presję, która nas do takich kroków doprowadza, choćby swoich bliskich, swojego otoczenia. Znaczy, to też o tym czytamy choćby w Dziejach Apostolskich, że ta kobieta, która była wróżką i spotkała apostołów, oni się pomodlili, ona straciła te wszystkie dary, na których jej panowie zarabiali, bo ona była chyba niewolnicą. I oni byli oburzeni. I jeżeli taka była sytuacja, że jak to,
że my nie będziemy Cię utrzymywać i tak dalej, i tak dalej. No to jest trochę też taki kazus, kiedyś słyszałem od jednego kaznodziei, że to taki właśnie ślepiec siedzi w bramie, zarabia, żebra, umie żebrać, nic innego nie umie, całe życie, na przykład od urodzenia był ślepy i żebrał, tam go przynosili, zostawiali gdzieś tam w bramie i on żebrał, z tego żył on cała jego rodzina na przykład, a teraz na przykład zostaje uzdrowiony, no i cały ten dochód się kończy, nie? No to kto by był z tego zadowolony, wszyscy musieliby pójść do pracy. Począwszy od tego człowieka. Nie? I jasne, że za tym idzie tak, że Pan Bóg by znalazł temu komuś i pracę i poprowadził, bo jak Pan Bóg mówi A, to mówi też B i C i Z, nie zostawia nas, natomiast jednocześnie to nie powoduje, że my się nie możemy od Pana Boga odciąć i powiedzieć, że już nic więcej od Niego nie chcemy. No to jest możliwe, no ale to no sami stwierdzicie, czy to nie jest dziwaczne. Nie? W ogóle, tak jak może taka uwaga na boku, że jak czytam te pytania od Marty, jednocześnie jakoś podchodzę do nich teoretycznie, ale jakoś mam taką świadomość, że za tym stoi jakiś konkret. I co to jest za konkret, trudno mi się domyśleć i nawet nie chcę się domyśleć, bo bym sobie mógł nawymyślać, nie wiem, jakieś niestworzone rzeczy. Wyobraźni mi nie brakuje. Natomiast czy to jest rzeczywiście całkiem teoretyczne, z czego biorą się w Marcie te pytania? Nie wiem. Mogę tylko podejrzewać. Kolejne pytanie, trzecie, jeszcze będzie czwarte. Co można zrobić, aby dowiedzieć się, czy było to uzdrowienie? To już powiedziałem, po prostu sprawdzić. Jeżeli jest to uzdrowienie, no to rzeczywiście coś zostało uzdrowione. Jeżeli nie, no to nie zostało uzdrowione. Trzeba to zbadać i czy to jest zdrowe, czy nie jest zdrowe. Nie? Czasami jest to uzdrowienie całkowite, czasami to jest uzdrowienie częściowe. Od czego to zależy? Można powiedzieć od poziomu naszej wiary, ale też no, pewnie różne są inne też czynniki. Panu Bogu, jak to się mówi, w rękaw nie zaglądamy, siebie też samych nie znamy. Natomiast rzeczywiście najlepiej, mówiąc krótko, po prostu sprawdzić i tyle. I ostatnie, czwarte pytanie. Czy gdyby to było uzdrowienie, to da się coś zrobić, aby ono odeszło, aby wrócić do stanu przed? Chodzi mi tutaj o osobę, która nie ma jakiejś bardzo silnej więzi z Bogiem. No właśnie, że rodzi się w ogóle takie pytanie. Coś się tam podziało. Dlaczego niby ta osoba, która nie ma silnej więzi z Bogiem, miałaby chcieć, żeby to uzdrowienie się odwróciło? Może Marta jeszcze do mnie napisze i pogadamy po prostu prywatnie. Natomiast rzeczywiście jest coś tutaj nie po kolei. Jakieś znaki pytania, zapytania się rzeczywiście rodzą o taką postawę serca, o ufność wobec Pana Boga, no to jest zawsze takie niebezpieczeństwo niedojrzałości w wierze, że coś mi się w życiu wydarza, coś, co jakoś mnie przerasta. No zwykle tak bywa, że ja jakoś i więcej takich ludzi spotykam oczywiście, że się długo, długo modlą o uzdrowienie i ono nie przychodzi i wreszcie przychodzi. A czasami, bo tu nie ma jakiejś takiej sprawiedliwości w sensie równości, że ktoś w ogóle nie prosi i nagle dostaje uzdrowienie. Nie? Bo na przykład, tak jak w przypadku tego paralityka, czterech przyjaciół go przyniosło, on sam nie przyszedł, nie? A i został uzdrowiony i zostały mu przebaczone grzechy przez Pana Jezusa. No tutaj trzeba mieć taką wiarę i taką ufność, że Pan Jezus naprawdę wie, co robi. On nas stworzył, On nas prowadzi w życiu, czy towarzyszy nam, jest bardzo blisko nas, nawet jak my tego nie chcemy. Tak samo jak jesteśmy synami, z córkami, dziećmi bożymi, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy sobie to uświadamiamy, czy sobie tego nie uświadamiamy. Pan Bóg nas chciał, jesteśmy Jego dziećmi. Oczywiście jak sobie to uświadamiamy i tego chcemy i się w tym rozwijamy, no to oczywiście całościowy rozwój następuje, ale mogę żyć w takiej nieświadomości i tym samym nie korzystać z tych wszystkich błogosławieństw czy dobrodziejstw.
To samo może być, że zupełnie nie jestem świadomy, co i jak, ale w sensie wiary, ale dostaję od Boga taką czy inną łaskę. Nawet jak nie jestem chrześcijaninem, czy mam małą wiarę. Coś tu natomiast, tak jak Marta pisze, nie pasuje. Też może tak jeszcze dopowiem, bo czasami się zdarzają uzdrowienia wcale nie pochodzące od Boga, tylko czasami też się zdarza, że szatan kogoś uzdrawia. Tak jak mówiliśmy o szamanach, szeptunkach itd., itd., to nie jest zwykle trwałe uzdrowienie, albo za tym uzdrowieniem, czy z tym uzdrowieniem jest związane jakieś uzależnienie, jakieś odbieranie wolności, jakieś związanie, czy nawet opętanie, że wydaje się, że tutaj zostałem taki czy inny sposób uzdrowiony, a jednocześnie jestem związany i mam w sobie jakieś oskarżenie, poniżenie, że nie rozlewa się we mnie miłość, dobro i tym samym nie rośnie we mnie pragnienie miłości, pragnienie dobra, tylko właśnie taki osąd. I czasami to się dzieje samo ze mnie, a czasami to jest pod wpływem tych, którzy są wokół mnie, czy moich bliskich, czy tych, którzy mają na mnie wpływ. Bywa ta sytuacja czasami pokomplikowana. Bardzo się cieszę z tego pytania, czy z tych pytań, które zadaje Marta, bo to nam też uświadamia, że to w tych kwestiach uzdrowienia nie jest takie proste. To nie znaczy, o, to strzeżmy się tego, to tutaj tego w ogóle nie szukajmy, uciekajmy od tego jak najdalej. Nie, 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 bo Ewangelia mówi jasno, że Pan Jezus w taki sposób chce się objawiać w naszym życiu. Ale jednocześnie trzeba być uważnym i widzieć też złożoność tych sytuacji. Jeżeli chcecie o tym więcej, to polecam właśnie tych, którzy się tym zajmują, czy wspomnianego już przeze mnie Witka Wilka, czy Marcina Zielińskiego, czy wielu innych jest, siostra Bridge McKenna. Ja pierwsze spotkania z taką modlitwą uzdrowienia miałem w osobie ojca Joachima Badeniego. Także każdy, kto jest praktykiem, odpowie ci dużo szerzej na te pytania, więc jeżeli ja nie stanąłem na wysokości zadania, Marto, czy ktokolwiek z was, którzy to oglądacie, możecie posłuchać konferencji na ten temat, poczytać książki, bo już są na ten temat dostępne, czy po prostu dopytać praktyków. Może ja tyle. Bardzo serdecznie pozdrawiam i Martę, i wszystkich was. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Hej.